Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek, w takiej bardzo niewygodnej pozycji mówię dla Was. Zapraszam do testów i do słuchania, do patrzenia na Vintage Phaser firmy Behringer. Metalowa obudowa, od razu tutaj Wam tutaj to mówię, żebyście widzieli, jak to jest. Zasilanie 9V lub bateria na 9V, wyjście na kabelek do zasilacza standardowy oczywiście, ma się rozumieć. Input, kabel z gitary, output do wzmacniacza. Mamy przełącznik, dioda świeci się nam, świeci się. Przełącznik mamy tutaj barwy, taki bajer. No i mamy tutaj jeszcze rate, częstotliwość, kurde. Proszę ja Was tego naszego efektu. Mam tutaj clean. Dobra, mamy clean. Tak nam brzmi. Damy ten barwę na te górne ustawienie. Dobra, włączamy. Widzicie, to jest najwolniejsza dawka prędkości, że tak można powiedzieć, zerowa. Teraz to już maksimum. Brzmienie troszeczkę kosmiczne. No, tutaj w tym momencie. Naturalnie ta opcja tutaj maksymalnego tego falowania też daje nam troszeczkę takich inspiracji. Możemy zacząć wymyślać, coś kombinować właśnie dzięki zainspirowaniu takim phaserem. No. Słyszycie, no nie jest to nic skomplikowanego. Teraz zobaczmy, jak ma się przełącznik w tej dolnej pozycji. Zupełnie inny sposób falowania, jak zauważyliście. Zaraz go porównamy. Nie ma takiej charakterystycznej góry, jak było w tym pierwszym, posłuchajcie tutaj. Że on tam robi taki wow. Dużo, można powiedzieć, łagodniejszy. Zupełnie po prostu inne falowanie tego dźwięku. Inny jakiś tam jest zamontowany tryb tego próbkowania. Już
Oczywiście nie ma co tutaj przytaczać fachowego jakiegoś nazewnictwa. Chodzi, żeby posłuchać na ucho po prostu i nie wymądrzać się. Granica tego bardzo szybkiego, bo już jest mniej więcej tak w połowie między 9 a 10. Posłuchajcie teraz, jak było to wcześniejsze ustawienie. No, naprawdę można się troszeczkę temu zacząć inspirować. Teraz jak sobie to ogrywam, to wręcz nawet mi się wydaje, że ta pierwsze, bardziej takie kwakające, że tak można nawet powiedzieć, brzmienie mi się bardziej podoba. Troszeczkę nawet wręcz do kaczki nam się zbliża to brzmienie. Oczywiście trzeba wyczuć też rytmikę. Z taką częstotliwością nam faluje. Zmniejszmy sobie. Z tą częstotliwością, więc jakieś zagrywki, które sobie tutaj tworzę, dostosowuję do tej prędkości. Widzicie, naprawdę można się tutaj bardzo dużo natworzyć, bo to jest naprawdę niesamowicie przyjemne tworzenie czegoś nowego dzięki efektowi. Teraz zobaczymy, włączę przester. Nie przestraszcie się.
zobaczmy przez chwilę, jak to byłoby na tym. No, można naprawdę różne kosmiczne rzeczy tworzyć z udziałem tego efektu. Model VP1 Vintage Phaser, Behringer. Wojtek Pietraszek mówi popatki.